Why do you come? Pozwoliłam jej wrócić do domu, Lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. A ty? Dobrze się dogadałeś z tym zasrańcem, co? Znaleźliście wspólny język. Nie przesadzaj. Rozmawiałem tak, żeby wydobyć jak najwięcej informacji. Odniosłam wrażenie, że go usprawiedliwiasz. Uwierz mi, w porównaniu z szumowinami, jakie na co dzień widuję, ten cały Fingers nie jest aż taki zły. Ja pierdolę, Vi! Pozwoliłam jej wrócić do domu, Lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindensy. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Histeryzowanie w niczym nie pomoże. Tracimy tylko czas. Ja nie histeryzuję, ona już pewnie nie żyje, nie rozumiesz? Nie wiesz tego. Chcesz się spóźnić o te kluczowe minuty, które właśnie tracimy? Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindensy. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindensy. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. Każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od braindensów. No to najlepsza specjalistka ma lepszy pomysł. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. A masz jakiś lepszy pomysł? Mam. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Znam fikserkę z Westbrook. Zadzwonię do niej, może coś będzie wiedziała. Fikserzy nie rozdają informacji na lewo i prawo. Zrobiłem dla niej parę rzeczy. Zobaczymy, co powie. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie. Witaj, chcesz porozmawiać? Szukam braindensów. Takich bardzo konkretnych. To znaczy? Na nośniku mają logo w kształcie ćmy. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to w tym temacie doradzam ostrożność. Wiesz, kto i gdzie produkuje takie braindensy? A ty wiesz, na czym polega rola fiksera? Może ja ci to wyjaśnię. Ja nie tylko finalizuję transakcje. Wiem przede wszystkim, jak dokonać niemożliwego. Czyli? Czyli jak sprawić, żeby i nabywca, i dostawca, i pośrednik nie tylko zostali przy życiu, ale też mogli dalej działać, każdy w swojej branży. Dlatego nie pytaj mnie więcej, kto, gdzie, z kim i dlaczego. Możesz mi załatwić takie nagranie? Nie, ale wiem, kto może. Kto? Jest taki sklep na Jig-Jig Street. Facet ma najrozmaitsze rzeczy, tam zapytaj. Dzięki, Wakako. Mam coś, co cię nakręci. A co? Z tym co się robi? Towarzystwo na wieczór.
Użyj wyobraźni. Przyszłam tu po to, żeby nie musieć jej używać. Szukam specyficznego towaru. Chodzi o braindensy. Porno? Nie. Coś ostrzejszego. To nie u mnie. Jest taki jeden na Jig-Jig Street. On ma różne rzeczy. Bardzo różne. Jest duża szansa, że tam coś znajdziemy. Wejdę na tę stronę. No dobra. Sprawdź, czy uda ci się coś wyszperać. Poczekam w wozie. Pitchfoku! Próbowałeś mnie orżnąć? Tutaj brakuje czterech paczek. Ja tyle dostałem od Pabla, z nim załatwiaj. No zaraz, kurwa, z tobą załatwię. Rozjebałbym ci mózg na papkę! Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Spróbuj, no! Spróbuj! Spokojnie, nie masz prawa! Nie masz prawa mnie denerwować! Jasne, przecież nie oddam, nie? Podobasz mi się. Chodź sprawdzić. Szukam czegoś czystego. Nieedytowanego. Ja mam same czyste rzeczy. Co cię kręci? No, chcę coś takiego, żeby kopało. Coś mocnego. Mogę załatwić wszystko. Walki bokserskie, strzelaniny, przesłuchania, operacje chirurgiczne. Nie... Ja to bym bardziej coś... No wiesz... Fetysze. Nie... Chcę... No wiesz... Nie powiesz, czego szukasz? To ja ci tego nie sprzedam. Chcę... wiedzieć... jak to jest zabić kogoś. Okej. Okay. Czego szukasz? Czystego. A wrócę kiedy indziej. Wrócisz, wrócisz. A ty?
Kupujesz coś, czy tylko straszysz klientów? Czym tutaj handlujesz? Braindance'ami. To jakieś specjalne nagrania? Powiem tak, ci, którzy wiedzą, po co przyszli, nie pytają. Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Gdybym był z policji, to nie zapuszczałbym się w te zaułki w pojedynkę. Okej, tylko się upewniałem. Czego chcesz? Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. Widzę, że trafiłem na konesera. Ćma będzie cię kosztować. Nie jestem żadnym koneserem. Jasne. Muszę się dowiedzieć, gdzie te nagrania powstają. To wszystko. Słuchaj, ja tym handluję, bo to dobra i zazwyczaj spokojna robota. Dopóki płacisz, nic więcej mnie nie interesuje. Skąd bierzesz takie nagrania? Twierdziłeś, że nie jesteś z policji. Pytam z ciekawości. Ciekawość zachowaj na moment, kiedy odpalisz braindance. Ci, którzy produkują takie rzeczy, bardzo sobie cenią prywatność. Nigdy nie przyszło mi do głowy dociekać, skąd się to bierze. Bo ja z kolei cenię sobie życie. A może jakaś zniżka dla nowego klienta? Zniżki są dla stałych nabywców. Nie masz pieniędzy, to spierdalaj. Co tam masz ciekawego? Interesy z tobą to przyjemność. There's been a rebellion, sir. Don't worry, the situation is under control. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.